bieg. Wyścig 14. Tor A, Grzegorz Zęgota, kask czerwony. Obok niego Piotr Pawlicki w kasku żółtym. Rafał Sząbierski pojedzie w kasku niebieskim i w kasku białym ten, który tak fantastycznie spisał się przed momentem, a więc... Również na motocyklu Pawlickiego. Pawlicki. No, trudno się dziwić, jak mu tak bardzo dobrze poszło. Zresztą było widać ze startu, prawda? Jak ten motocykl wydarł, jak to było zawodnicy. Troszeczkę widać było, by brakło siły do dociągu, ale bardzo dobrze się spisywał na trasie i sam start również był bardzo dobry, zwłaszcza z miejsca, jak wskoczył i od razu złapał przewagę. No i dwa bardzo ważne wyścigi dla Leszna, dla Częstochowy, dla Torunia i dla Wrocławia. I jak to wszystko się zakończ, ale że moc. A dźwiękowiec puszcza nam słynną melodię z serialu kultowego Stawka większa niż życie. Stawka większa niż życie. No i jedziemy, drodzy Państwo. Zęgota, Piotr Pawlicki, Sząbierski i Damian Baliński. 14 wyścig w Częstochowie. No i kto ze startu w kasku czerwonym, bardzo dobrze Zęgota, ale za nim para gości, jedzie Sząbierski na ostatniej pozycji. No i teraz będzie Zęgota wściekle atakowany, a to przez Balińskiego, a to przez młodszego z braci Pawlickich, ale jak na razie radzi sobie Zęgota doskonale. No, 3 punkty jego tutaj, to byłaby dla miejscowych wspaniała sprawa. No i mam wrażenie, że odjeżdża Grzegorz Zęgota zawodnika w kasku białym, żółtym, a tam z tyłu jeszcze włączy się do tej rywalizacji z całą pewnością Rafał Sząbierski. Proszę, jak Sząbierski już jest blisko. On tam szarżuje po szerokiej. Obejrzał się teraz Piotr Pawlicki, ale proszę, Sząbierski już jest trzeci. Za chwileczkę może być drugi. To jest bardzo prawdopodobne. Sząbierski czy Pawlicki? Sząbierski wypycha Pawlickiego na zewnętrzną. Pawlicki troszeczkę jakby stracił rytm jazdy. Będzie się napędzał pod bandą, ale nie da rady. No proszę, wielki bohater tego wyścigu i tego meczu, Rafał Sząbierski, jeszcze atakuje Pawlicki. Nie dał rady, a więc 5-1. No i wielka, wielka radość na stadionie w Częstochowie, bo znamy już odpowiedź na pytanie, czy drużyna Lwów wystartuje w NA Ekstralidze w przyszłym sezonie. No wygląda na to, że wystartuje. To odwet przy okazji na Pawlicki, sportowy odwet Sząbierskiego, który pokazał mu w ostatnich metrach, że to on jednak tutaj wygrywa i to w sportowym stylu. Tak, tak. Znakomicie. Grzegorz Zęgota fantastycznie zaczął i fantastycznie kończy zawody. Sząbierski drugi, Baliński trzeci, Piotr Pawlicki czwarty. 45-38. 7 punktów. No i jeżeli wygrają jeszcze zawodnicy włókniarze ostatni bieg, chociażby 4-2, no to wtedy bonus jeszcze zostanie w Częstochowie. Tak, na początku wydawało się, że to Baliński będzie w stanie wyjechać tutaj na pierwszą pozycję, jednak bardzo dobry start Zęgoty, który od razu wyszedł na prowadzenie, spowodował jakby ustawienie takie dosyć ciasne tutaj pary leszczyńskiej, którą bardzo ładnie rozpracował znowu Sząbielski. Napędzał się sporo czasu, łapał prędkość, szukał ścieżki dla siebie, to po zewnętrznej, to po wewnętrznej. Najpierw wyprzedził jednego zawodnika, a później na ostatnich metrach wyprzedził Piotra Pawlickiego, który najpierw wyprzedził Balińskiego, a później na ostatnich metrach Piotra Pawlickiego, i to naprawdę w pięknym stylu. Po takim wypadku obulały, niesamowita siła, wola walki w tym zawodniku, no, godne naśladowania.